Dobry wieczór, pośle. Dobry wieczór. Przez Agato. jakiś czas były na Twoim Facebooku wpisy, takie podsumowania posiedzeń, kontrowersyjnych punktów, głosowań. Co się z tym wydarzyło? No tak, miałem taki plan, żeby to zamieszczać po każdym posiedzeniu, ale jakoś zabrakło mi systematyczności. Ale może zmotywuje mnie to wypominanie mi, żebym do tego wrócił. Czy to się cieszyło popularnością? Umiarkowaną, ale jakoś tam się cieszyło. Znaczy, jak na taki długi, dość monotonny tekst, gdzie tam wyliczałem po prostu te główne punkty i jak o co tam chodzi, jak myśmy głosowali, no to jakieś tam to miało wzięcie. Parę osób to pochwaliło. Okej. No. Okay. I powiem z perspektywy osoby, która rozmawia czasem z innymi wyborcami, że jak zamieszczałeś takie podsumowanie, to potem łatwiej było się odnieść, było czytelniejsze stanowisko, czy twoje osobiście, czy Konfederacji, czy partii Korwin jeszcze wtedy. Tak, no miało to takie właśnie plusy, porządkowało trochę wiedzę naszych wyborców o tym, co się za, no ale chyba 2 albo 3 zrobiłem tylko te wpisy. I potem jakoś to się, tak się jakoś, czy takie ten. Dobra. To spróbujemy sobie dzisiaj w rozmowie poruszyć kilka punktów z tego posiedzenia. Chciałabym zacząć o tym, co było na nagłówkach wielu portali internetowych, czyli o tym, że służby będą nas śledzić. I brzmiało to dość tak sensacyjnie, więc chciałam zapytać przede wszystkim, czy to rzeczywiście sensacje i jakieś newsy, które niewiele mają wspólnego z prawdą, tylko brzmią i brzmią tak strasznie, czy rzeczywiście to prawo komunikacji społecznej daje takie przyzwolenie, otwiera furtkę bardziej do tego dostępu do informacji o nas i o tym, jak korzystamy z internetu. Otwiera, oczywiście, że do tej pory służby też miały jakiś tam dostęp, natomiast to był dostęp na żądanie. Musiały wystąpić z żądaniem i dostawały jakieś konkretne dane, o które poprosiły. Natomiast teraz te przepisy, ze sformułowania tych przepisów wynika, że to będzie taki dostęp stały, takie stałe łącze po prostu, że tam ktokolwiek będzie cokolwiek chciał sprawdzić, sobie wchodzi i widzi. Więc będzie to już nawet bez takiej iluzorycznej kontroli, jaką w tej chwili nad tym mamy. No sama skala tego zjawiska, że 1 800 000 razy, prawie 2 miliony razy służby nas sprawdzały w zeszłym roku, no to już robi wrażenie, tak? No to na jednego Polaka, znaczy średnio 1 na 20 był sprawdzany, tak? No wiem, że to pewnie niektórzy byli wiele razy, a niektórzy nie razu, tak? No ale tak sobie przyliczmy, jakby na dorosłego, to jeszcze mniej, tam 1 na 15 powiedzmy dorosłych Polaków był sprawdzane przez służby w zeszłym roku. No, robi to ogromne wrażenie, skala tego wścibstwa. To jest oczywiście nie jedyny problem, to jest jakaś wyjątkowo ogromna ustawa. W niej są pewnie jeszcze też inne rzeczy, których nie zdążyliśmy wyłapać, bo jak to tam tradycja sejmowa głosi, wszystkie ustawy muszą bardzo szybko przejść przez ten Sejm, zanim się ktokolwiek połapie. Znaczy ta jeszcze nie przeszła, tak żebyśmy jeszcze powiedzieli, to było głosowanie tylko na razie na odrzucenie tej ustawy. To pójdzie do komisji, jeszcze tam będzie coś przy tym robione. Ale ustawa jest gigantyczna, tam 3,5 tysiąca stron chyba ma cały dokument ze tymi wszystkimi tam załącznikami. Więc mogą tam być jeszcze inne rzeczy poukrywane. Na pewno jest to między innymi sprawa tych kolejności kanałów tam na kablówkach, tak to było głośne. Wprawdzie pewnie mniej istotne niż ten zakres inwigilacji, ale też wkurzający taki szczegół, który pisowcy tam próbują szepnąć, że operatorzy będą mieli obowiązek na pierwszych miejscach, na pierwszych iluś tam kanałach umieszczać na te programy telewizji polskiej. No i więcej tych programów telewizji polskiej będą musiały uwzględniać w swojej ofercie, niezależnie od tego, czy są oglądane, czy cieszą się popularnością, czy nie, no więc czy koszty będą musieli ponosić, a telewizja sobie kupuje po prostu najlepsze miejsca w sensie. Znaczy nie kupuje, tylko sobie zaklepuje najlepsze miejsca na pilocie, dlatego niektórzy nazwali tę ustawę Lex Pilot, aczkolwiek jak ja słyszę tego łamańca językowego, to uszy mi jędną, bo to jest taki potwór językowy, po prostu jedno słowo jest z polskiego, to drugie, tak, pierwsze jest z łaciny, a składnia jest jakaś angielska w ogóle, tak, bo ani dla łaciny, ani dla języka polskiego nie jest typowe zestawienie dwóch rzeczowników w mianowniku. Jakby to było w polsku, to była ustawa pilotowa, byśmy nazwali, albo ustawa pilota ewentualnie, tak, społecznie też było
Nie wiem, jak jest pilot po łacinie, to w tym znaczeniu, przynajmniej lex piloti załóżmy, że pilotus jest po łacinie, to lex piloti by było, tak? A lex pilot to jest typowo germańska składnia, gdzie się zestawia dwa rzeczowniki w mianowniku, więc mamy jakieś w ogóle kosmiczne tutaj takiego potworka no, językowego, no nie mówcie tak. No. Już to jest strasznie to eksploatowane. Te lex to, lex tamto, na wszystko już teraz jest lex Czarnek, lex Ardanowski, więc już to jest takie wyświechtane, nie? Tak jak białe szaleństwo na te narty, to już tak, nie mówcie tak w kółko. Czyli wdrażamy prawo unijne tak bardzo, że ono jest aż sprzeczne z prawem unijnym. I tak właśnie jest w tym przypadku prawa komunikacji elektronicznej. Unia każe doregulować kolejne obowiązki informacyjne dla dostawców usług, bo mało mamy przecież tych wyskakujących okienek o plikach cookies, regulaminach, zgodach na lokalizację, a my przy okazji dajemy służbom wgląd w dane użytkownika komunikatorów elektronicznych. Unia każe dorzucać nam pakiet informacji przedumownych, a my sobie ekstra dorzucamy obowiązek retencji danych. A co nam szkodzi? Przecież już obecny zakres retencji jest niezgodny z prawem unijnym. Macie na to orzeczenia TSUE, z naszą własną konstytucją to jest niezgodne, co też wykazał Trybunał Konstytucyjny już. Ustawa nakazuje przechowywanie danych o aktywności w internecie, czyli po prostu szpiegowanie, powiedzmy sobie szczerze, wobec wszystkich obywateli przez 12 miesięcy, podczas gdy to jest dopuszczalne według prawa unijnego, według konstytucji, tylko w stosunku do osób podejrzanych i tylko w określonych przypadkach. Macie na to wyroki i dlaczego zamiast je wdrażać, to robicie jeszcze większy syf? Powiedzmy to sobie wyraźnie. Zgodnie z tą ustawą więcej podmiotów będzie miało obowiązek rejestrować więcej naszej aktywności i do tego zestawiać z bardziej szczegółowymi danymi użytkownika. Proszę powiedzieć, bo jeśli ktoś z nas na przykład nie jest w partii, nie jest w opozycji, nie planuje żadnych zamachów terrorystycznych, nie ma nic na sumieniu, to dlaczego właściwie miałoby to nam przeszkadzać, że służby mają dostęp do tego, co sobie tam klikamy? Co nam to właściwie szkodzi? No, po pierwsze, chyba nie ma takiego, takiego w Polsce, co nie ma nic na sumieniu, bo nasze prawo jest tak skonstruowane, że tylko wystarczy odpowiednio cierpliwie szukać i na pewno znajdziemy przepis, który łamiemy. Nawet nieświadomie, tak? Bo prawa jest po prostu mnóstwo i na każdą okazję mam jakiś przepis, często w ogóle nieznany, mało znany. Więc myślę, że każdy w którymś momencie to prawo łamie. Jeśli tylko będzie dostateczna determinacja służb, no to można coś takiego znaleźć. No to nie tylko to, no może robić rzeczy, które wprawdzie są legalne, no ale no na przykład takie, których by nie chciał, żeby inni wiedzieli, że to robi, prawda? No, czy tam ktoś ma kochankę, no, sławy mu to, chwały mu to nie przynosi, no ale no, nielegalne nie jest, tak? Czy że tam, nie wiem, popija, coś używa, czegoś nie używa, prawda? No, czy nie wiem, śpiewa pod prysznicem i fałszuje, prawda? No, różne rzeczy można na różne osoby znaleźć, jeśli nie, każdy sobie może wyobrazić, że nie chciałby, żeby było pewne jego aktywności, na przykład w internecie, wszyscy wiedzieli. No więc tak, no, to są poza tajemnice handlowe, to są kwestie różnych poufnych tam działań, prawda, które mogą w ten sposób być przechwytywane przez służby i paraliżowane. To są kwestie uzyskiwania wiedzy o działaniach opozycji przez rząd, gdzie no, efekt zaskoczenia jest trudny do osiągnięcia, jeśli rząd sobie pozwala na inwigilację. Właśnie, często wspominasz i przy wypowiedzi na temat tego projektu też wspomniałeś, że PiS często zapomina o tym, że któregoś dnia w końcu się pożegna z władzą i że druga strona będzie to wykorzystywała. Czy myślisz, że tutaj nie masz żadnej refleksji na temat tego, że być może za rok, a być może za 5 lat na przykład Platforma razem z Lewicą będzie miała to narzędzie, to prawo komunikacji społecznej, które właściwie daje wejście do tego, z czego korzystają osoby z szeroko rozumianej prawej strony, nawet jeśli tą prawą stronę zrozumie w sposób taki mniej gospodarczy, czyli mając na myśli też PiS. O komunikacji elektronicznej chyba, a nie społecznej. Tak, elektronicznej. No tak, oni się zachowują, jakby w ogóle tego nie brali pod uwagę. Tak, to jest charakterystyczne. Nie tylko w tej sprawie, bo ja w wielu innych im wypominałem, przecież stworzycie narzędzia opresji, które przez kogoś innego mogą być wykorzystane później przeciwko wam. To wy będziecie kiedyś jęczeć w roku z powodu tego, co teraz robicie, tak? Dajecie narzędzia władzy do totalnej inwigilacji, coraz większej, tak? Mówiliśmy tam w zupełnie innej bajki, ale była ta sytuacja, jak wdrażano ten system śledzenia kierowców, tak? Aplikację, którą sobie trzeba włączyć, żeby jeździć po autostradach. Nie? No to też, no, może oczywiście nawet jakiś
naiwniak, który z tym do Sejmu może na przykład nie pomyślał, że to będzie tak wykorzystywane. Może jemu chodzi tylko o to, żeby faktycznie zbierać opłaty. Tam, pomijając zasadność w ogóle tego zbierania opłat za autostrady, to jest osobna kwestia. Moim zdaniem nie ma takiego powodu, ale no przecież bardzo łatwo sobie wyobrazić, że to znowu będzie narzędzie, dzięki któremu zbieramy dane o obywatelu, gdzie on się porusza, co on robi, coś i potem możemy takiego obywatela łatwo stłamsić, kiedy odpowiednia motywacja po stronie władz się pojawi. Więc oni się w kółku zachowują tak, by w ogóle nie brali tej perspektywy pod uwagę. No i to powiedziałem w przemówieniu. Czy pomyślcie, że po drugiej stronie batalii możecie się znaleźć kiedyś, tak? Sami zresztą, kiedy byli w opozycji, to też wypomniałem tam, protestowali przeciwko bardzo podobnym przepisom, które wtedy Platforma odnośnie tam systemu informacji o ochronie zdrowia dała taki przepis blankietowy, gdzie te zakres danych zbieranych miał być dopiero w rozporządzeniu określony. I wtedy oni to podali do Trybunału Konstytucyjnego i wygrali. I Trybunał przyznał, że to jest niekonstytucyjne. I teraz robią dokładnie to samo. Też dają taki przepis, że zakres danych, które tam trzeba będzie udostępniać, będzie dopiero określony w rozporządzeniu. Czyli to jest tak zwany przepis blankietowy, którego nie powinno się uchwalać, bo zakres naszych praw, wolności i obowiązków wobec państwa powinien być określony w ustawie, a nie w rozporządzeniu. No i ale to teraz to, mądrość etapu jest taka, że teraz są właśnie z tej strony bata i teraz im pasuje. Bo za odrzuceniem tego projektu po pierwszym czytaniu była właściwie prawie cała opozycja, czyli nie tylko koło Konfederacja, ale też Platforma i szeroko rozumiana Lewica. Dlaczego? Przecież to było prawo spełniające dyrektywy, rezolucje Parlamentu Europejskiego. To też inaczej. Oczywiście częściowo tak, częściowo ono wdraża dyrektywy, ale te najgorsze przepisy to w sam raz to jest twórczość własna. To jest niestety kolejna smutna prawda o unijnych regulacjach, że one są często takim zaproszeniem dla rządzących, żeby w czymś pogmerać, gdzie oni dokładają drugie tyle do tej ustawy, drugie tyle głupich przepisów. Tak? Czyli nie dość, że Unia coś tam wymaga, najczęściej nie najlepszego, to oni to robią jeszcze gorzej. A w tym przypadku tak przydobrzyli, że to nawet w sposób, w jaki zamierzają, jest w ogóle sprzeczny z prawem unijnym, bo wielokrotnie już wskazywano i w orzeczeniach TSUE i nawet Polskiego Trybunału Konstytucyjnego, że tak daleko idące inwigilacja jest niezgodna z prawem. Ta retencja danych przede wszystkim, tak? No bo co, ta retencja danych polega na tym, że operatorzy mają obowiązek przechowywać tam przez 10 miesięcy, tam 12 w tym projekcie, wszystkie dane dotyczące połączeń, kto się łączy, w jakim zakresie, jaki użytkownik, z jakiego adresu IP i tak dalej. Wykazywano, że tylko w stosunku do konkretnych osób, w przypadku podejrzenia, że oni tam czemuś zagrażają, można takie dane zbierać, a nie dla wszystkich cały czas. Tymczasem oni ten obowiązek teraz rozszerzają, już on wcześniej był, dotyczył połączeń tam komórkowych na przykład, tak? Teraz go rozszerzają na w ogóle na wszystko. I skoro tam to było niezgodne, no to tym bardziej. No więc oni w imię wdrożenia prawa unijnego rzeczy niezgodne z prawem unijnym. Ale to oceniasz, że przyczyną tego prawa komunikacji elektronicznej jest to, że prawo Unii Europejskiej troszeczkę swoimi kusi, czy raczej rząd szuka możliwości na lepsze inwigilowanie Polaków i co jakiś czas odkopiemy jakąś dyrektywę sprzed roku, dwóch i znajdziemy sposób na to, żeby tam małym druczkiem, czy nawet większym, bo to rozumiem, powyżej 3000 stron. Natomiast na stronie Sejmu jasno można przeczytać, że ten druk, to prawo komunikacji elektronicznej wynika z zaleceń Unii Europejskiej. I kiedy przeciętny obywatel wchodzi na stronę Sejmu, to sobie myśli, aha, no to nie rząd PiS chce, tylko Unia Europejska nam kazała to, co jest w środku w tym druku. No tak, no to jest właśnie to znane zjawisko. Jaki jest, co było pierwsze, czy jajko, czy kura, czy oni mieli ochotę to zrobić i szukali tylko pretekstu i o, wspaniale się składa, wdrożymy sobie tą dyrektywę i powciskamy tam nasze inwigilacyjne stawki. Czy też przyszło do wdrażania ustaw, to mówili, no w sumie dobry pomysł, że włożymy jeszcze swoje paluchy tam, gdzie nie trzeba. No ja nie wiem, bo trudno mi to oczywiście ocenić, tak? Może być te jedno i drugie, jakoś tam po środku, prawda? Może być różna motywacja też różnych osób, które przy tym gmerały. Ale w każdym razie niestety stwarza to taki pretekst dodatkowy, tak? No, ciągłe zmienianie prawa jest naszym jednym z głównych problemów, tak już pomijając jakość tego, w jakim kierunku ono jest zmieniane. Samo to, że jest ciągle zmieniane, jest problemem. A przy okazji wdrażania dyrektywy, ono ciągle jest zmieniane, to nie, a to jeszcze coś tam dokręcimy się. Bo ostatnio taki sam przypadek był przy tej ustawie o diagnostach samochodowych. Tam też Unia wymagała
jakichś tam drobnych w sumie u nas poprawek wcale niedaleko idących, a oni dołożyli do tego na przykład karne opłaty za brak przeglądu, czego Unia wcale nie wymaga. Więc i parę innych rzeczy tam, śruba regulacyjna znowu poszła ostro. Więc znowu pretekst był z powodu wdrożenia dyrektywy, no ale dołożyliśmy do tego drugie tyle swoich jeszcze gorszych regulacji. Okej. Okay. A z tych ponad 3000 stron, czyli samej ustawy i uzasadnienia i różnych dokumentów, ponad 1000 stron to są opinie, to są zapytania, to są uwagi różnych fundacji, stowarzyszeń, które po prostu mają jakieś uwagi, jakieś niezgodności w stosunku do projektu. Znacząca część uwag była uwzględniona, znacząca część uwag była nieuwzględniona. Muszę powiedzieć, że dość mało było tak zwanych uwag bezzasadnych. I pytanie, na ile tutaj myślisz, że rzeczywiście, co powinno nas bardziej martwić? To, że jest tyle tych uwag uwzględnionych, czyli że rząd, który ma kupę kasy, prawników, wcześniej o tym nie pomyślał, czy te uwagi nieuwzględnione, co oznacza, że właściwie nie wzięli pod uwagę twórcy tego prawa o komunikacji elektronicznej. Jak tu się w ogóle odnieść? No to, że oni mają te projekty często bardzo nieprzygotowane, przychodząc z nimi do Sejmu, to jest jedna rzecz. Rzeczywiście tak jest, że oni jakby przychodzą, a napiszemy to jakoś tam, biuro legislacyjne coś poprawi, ktoś coś przyniesie poprawkę, jak nie przyniesie, to trudno, to będą mieli takie. No tak już mi się też zdarzyło, że pan minister z infrastruktury nie miał czasu, żebyśmy tutaj poprawili to w Sejmie, a co się poprawi w Senacie? W Senacie też nie poprawili i poszło bez tych poprawek, mimo może jakby uznał, że no może i to jest sensowne, tak, ale no nie ma czasu, lecimy po prostu tak jak jest. Więc to jest bardzo niska kultura prawna tych dokumentów, jest sama w sobie problemem. Te uwagi oczywiście mogą być różne, tak? Są mogą być uwagi lobbystów, którzy chcą, pewnie trudno mi tu jakąś regułę taką wypowiedzieć, że zwykle są to dobre uwagi ze strony społecznej albo zwykle złe. Są pewnie takie i takie, nie, trudno mi przyliczyć proporcje. Natomiast w przypadku tej ustawy to raczej, oczywiście za szeroki dokument, za gruby, żebym ja to teraz powiedział, czy więcej, czy mniej, ale no te, co tam, z którymi się zapoznałem, no to raczej były to uwagi, które zmieniały w dobrym kierunku tę ustawę, jeśli już. Czy nie każdy ma czas, łącznie z posłami, jak się domyślam, czytania 3000 ponad stron? Więc czy coś tutaj byś polecił, oprócz właśnie tych najbardziej sensacyjnych tytułów, to rzeczywiście jakieś opracowania, które pomogą lepiej zrozumieć, czym właściwie jest to prawo o komunikacji elektronicznej? Czy jest parę artykułów, które przynajmniej wycinkowo analizują pod względem tego inwigilacyjnego wątku na przykład, no to tam jest na przykład Fundacja Panoptykon opisuje te problemy. Ale tylko, że to jest bardzo obszerne, tam są różne rzeczy, no bo pod względem tych kablówek tam są sensowne uwagi ze strony Stowarzyszenia Tych Nadawców. To jest taki najczęściej obśmiewany aspekt tej ustawy, czyli właśnie to, że tam numerki na pilocie sobie rezerwują, tak? Ale są też inne, drobniejsze rzeczy, na przykład tam radioamatorzy, tak, którzy korzystają z tych tam zakresów częstotliwości dopuszczalnych dla radioamatorów, mają tam jakieś swoje uwagi, że tam znowu prezes UKE uzyskuje jeszcze większe uprawnienia do egzaminowania. W ogóle jakiś archaizm jest taki, że w XXI wieku, gdzie już ta komunikacja radiowa nie ma takiego znaczenia strategicznego, nadal, żeby obsługiwać takie radyjko, to trzeba zdać jakiś egzamin państwowy. Nie? Tak, to cokolwiek zmieniamy. Jakby ktoś nie mógł kupić radia i nie mógł zagłuszać bez pozwolenia. Jak ktoś chce zagłuszać i robić jakieś figle, to i tak sobie to zrobi bez pytania kogokolwiek. No ale jest taki, no i oni tam chcą, żeby samo stowarzyszenie mogło egzaminować, żeby nie musiał tego robić ten tam centralny guru od elektronicznej komunikacji w Warszawie. No i tam no, na przykład to też jest póki co nieuwzględniona uwaga, więc tam może być jeszcze dużo innych rzeczy, z którymi nie zdążyliśmy się zapoznać. Tak jak powiedziałem, to jeszcze będzie procedowane, więc to jeszcze nie jest, to jeszcze nie wchodzi w życie, więc jeszcze może coś się okazać. No, ale też nie mam złudzeń, że to jakoś szczególnie długo się będziemy tym zajmować. Myślę, że na następnym posiedzeniu to już pewnie przeleci przez Sejm. A posiedzenia w tym roku nieco rzadziej.
Nieco rzadziej, ale w styczniu nadal jeszcze z tą starą częstotliwością, czyli będą co drugi tydzień. Niektórzy, ku mojemu zdumieniu, niektórzy wypominają posłom, że oni, że teraz tylko jedno posiedzenie w miesiącu, lenią nie chce się robić. Ludzie, to cieszcie się z tego, przecież każde posiedzenie to jest zagrożenie dla waszej wolności. To jest jakieś kolejne dziesiątki przepisów, które będziecie musieli spełniać. Jak Sejm nie obraduje, to jest ulga tylko, to powinniście się cieszyć. Jakby Sejm się na rok w ogóle zamknął, to myślę, że Polska przez rok mogłaby się w końcu spokojnie rozwijać, nawet na tych durnych przepisach, które są w tej chwili, tak? To lepiej się rozwijać na tym, co jest już, przynajmniej to znamy, niż mieć co chwilę zmieniane prawo, tak? Więc niczyje życie, zdrowie ani mienie nie jest bezpieczne, kiedy obraduje parlament. To sobie zapamiętajcie, drodzy widzowie. Nie nalegajcie na posłów, żeby więcej prawa uchwalali, tylko jak najmniej. Jak sobie robią wakacje? Bo krzyżyk na drogę, jak najbardziej. Jak najdłuższe wakacje. Niech nie przychodzą, niech nie przynoszą nowych głupich pomysłów. Zwłaszcza już w tej kadencji niczego się dobrego tam nie można po nich spodziewać. Przecież widzicie, co oni uchwalają. Domagać się tego więcej? Pośle, czy wiesz, co łączy poniższe portale w dzisiejszym dniu? Do rzeczy, wprost, Super Express, Interia, Radio Z. Wierszyk? Otóż, ale zacytowały dzisiaj, największe w Polsce, zacytowały dzisiaj wiersz jakiegoś młodego Norwida. O co chodzi? A jakieś takie miałem natchnienie i przed wystąpieniem mi się rymło i zrobiłem taki wierszyk, kurczę, poezję taką pisowską, podmiot liryczny, będący w tym momencie takim typowym pisiorem, zwraca się do Unii Europejskiej błagalnym tonem o to, żeby dała sianka jednak, żeby coś skapnęło tam melaski z Brukseli, bo tu cienko, bo wybory idą. I to jest taka pieśń pisowska, się jakoś sama zrymowała i zrobiłem taki wstęp, zwalając na anonimowego autora. Właśnie chciałam powiedzieć, że nawet osoby, do obejrzenia na Sośnierz TV. Klękajem, mając obrzękłe kolana, skamlemy, Unio, dej trochę siana. Dej trochę siana, idą wybory, a w skarbcu pustką wieje jak z nory. Do diabła już z tą reformą sądów, wszak tylko krowa nie zmienia poglądów, a niepodległość przereklamowana. Wszystko sprzedamy, dejcie nam siana. My posypiemy popiołem głowy, wdrożymy każdy kamień milowy, ku utrapieniu obywateli, chcieli do Unii, to będą mieli. Natomiast jeśli mogę trochę kuchni, to powiedzmy widzom, że dzwoniłeś jakieś 60 minut przed tym wystąpieniem, i pytałeś, czy to jest dobry pomysł, że masz trzy linijki i coś byś tam jeszcze dopisał. Więc no tak. Ten młody Norwid pisał na kolanie gdzieś, nie wiem, w kantynie sejmowej? Czy gdzie powstawał ten utwór? Nie, to w mieszkaniu jeszcze byłem chyba. Bo ja tam blisko mieszkam, więc wyskoczyłem tam napisać sobie to wystąpienie i tak mi po drodze naszło i tak nie byłem pewien, czy to dobry pomysł, czy nie. I rzeczywiście skonsultowałem się tutaj z moją nieocenioną asystentką na ten temat i rzeczywiście wtedy jeszcze były tylko taki zalążek tego, ale tak czułem, że właśnie to jest ten dzień, że pójdzie. Jak tylko zacznę, to pójdzie. Ja przyznam, że się nie spodziewałam takiego sukcesu, że nie byłam aż tak. Także... Sukcesu, że się uda napisać, czy że sukcesu, że będą cytować? To będzie tak dobrze przyjęte, ta poezja. Nie podejrzewałam naszego kraju, naszych dziennikarzy o to, że będą chcieli się gryźć. Ale czy to było dobrze? Czy to było dobrze? W ogóle przekręcili to na Interii, jak pisałem, nie wiem jak tam gdzieś indziej, ale na Interii, która chyba pierwsza cytowała, to w ogóle dwie linijki były źle ze słuchu spisane, że tam klękałem, mając obdartek opuchłe kolana, tak? A to klękaniem, mając obrzękłe kolana, bo to jest nawiązanie przecież do klaskaniem, mając obrzękłe prawice, tak? Dlatego tam ten Norwid się pojawia, prawda? Bo to jest taka może nietypowa składnia, to zmyliło tutaj pana przepisującego, no ale jednak to ten, to wypadałoby znać, nie?
taki Jak znany ktoś jest cytat. dziennikarzem, to wypadałoby znać. Także zachęcamy tutaj dziennikarzy wszystkich, żeby I jednak... było jeszcze, że wydrążymy kamienie milowe, a tam było wdrożymy. Wdrożymy jak wydrążymy. No co, czytam sam siebie z tak, w takim o, bez sensu. Ale Norwid, dobra ksywka? Lepszy od Mickiewicza? Lepszy. Są zwolennicy Mickiewicza, są Słowackiego i są pewnie Norwida, prawda? Nie wiem, czy oglądałaś tę grupę filmową Darwin, no, w pojedynkach Słowackiego z Mickiewicza. To polecam. To. Dobrze. Norwid się nie pojawiał, ale... To widzą też, polecamy. Okej, okay, dobra, tak bardziej na poważnie. Ta poezja była wstępem do komentarza właściwie ostrej krytyki tej ustawy dotyczącej zmian w Sądzie Najwyższym. Czego ta Tak, krytyka to... dotyczy? Przecież oni chcą dla nas pieniędzy. No, dla nas, dla siebie chcą pieniędzy. Oni potrzebują pieniędzy przed wyborami, bo doprowadzili kraj do stanu, w którym nasza wiarygodność kredytowa jest już mocno nadwątlona. Tak? Jesteśmy bardzo zadłużeni, mamy wysoką inflację. To są czynniki, które powodują, że no, pewnie gdybyśmy sami chcieli te pieniądze pożyczać, bo przypomnijmy, że znaczną część tych pieniędzy z KPO są jednak pożyczki, gdybyśmy je chcieli pożyczać sami, no to na gorsze warunki dostaniemy, tak, niż jeśli to w pakiecie jest dla całej Unii. Więc gdybyśmy prowadzili rozsądną politykę monetarną, to byśmy nie musieli teraz klękać przed biurokratami. A tu doszło do no, całkowicie upokarzającego zwrotu akcji, bo po kilku latach, po 7 latach reformowania tego sądownictwa, teraz Unia im każe wszystko właściwie odkręcić, w dodatku do stanu jeszcze gorszego niż był na początku. Bo na początku było tak, że oni narzekali, że sędziowie to nadzwyczajna kasta, której nie można pociągnąć do odpowiedzialności, a teraz oprócz tego, że to właściwie wraca do tego stanu, to jeszcze Unia sobie zażyczyła, że sędziowie będą mogli podważać legalność innych sędziów, co doprowadzi do jakiejś totalnej anarchii. No przecież jeśli jeden organ państwowy będzie mógł podważać kompetencje drugiego, no to jest wojna domowa. Ten stan to się nazywa wojna domowa. To już no nie wyobrażam sobie, jak będą się toczyły postępowania, w których co chwilę jakiś sędzia będzie negował Ale jurysdykcję drugiego, tak? Znaczy co chwilę, czy to się stanie częste czy rzadkie, to zobaczymy, no ale jest taka możliwość. Czepiasz się takich tutaj szczegółów, o które przeciętny obywatel i tak nie bardzo je rozumie, nie bardzo je dba, a przedstawiciele PiS-u mówili, że to chodzi o naszą niezależność finansową. O to, że my jesteśmy w stanie troszeczkę gdzieś ten nasz kręgosłup nagiąć po to, żeby być po prostu niezależnym finansowo od... Znaczy jak jest niezależnym finansowo, to się nie klęka właśnie. Właśnie to dowodzi naszemu braku niezależności finansowej. Jak ktoś jest niezależny finansowo, to nie skamle utaty okieszonkowe, tak? A jak ktoś skamle okieszonkowe, no to z samego tego faktu już wiemy, że chyba niezależny nie jest. No i my najwyraźniej nie jesteśmy niezależni finansowo wskutek takiej innej polityki. I no, zgadzamy się na warunki absurdalnie upokarzające. No już pomijając są reformy sądownictwa, tak? No tam są te inne kamienie milowe, z których tylko będą same utrapienia. Generalnie uzyskanie tych pieniędzy będzie nas kosztowało dużo więcej niż dostaniemy tak naprawdę. W długim terminie to za same te autostrady, te ekspresówki płatne zapłacimy w końcu więcej niż na nie dostaniemy tam. A już nie mówiąc o tym, że pożyczamy pieniądze, które będą przeznaczane na to, żeby rząd skuteczniej z nas zdzierał pieniądze z autostrad. Także pożyczamy pieniądze na wydatki klimatyczne. Na przykład tam 40% tych pieniędzy to musimy wydać na jakieś tam klimatyczne wymysły Unii Europejskiej. No to czy to się nam opłaci? To raczej niekoniecznie, tak? No raczej jak widać to póki co sobie pozamykaliśmy na przykład kopalnie. Jeśli będziemy przeznaczać pieniądze na zamykanie kopalni na przykład, no to nie tylko nie będzie nam lepiej, ale będzie nam gorzej wskutek tego, że je bierzemy. Więc absolutnie na takie warunki nie należało się zgadzać. Nie wiadomo, takie warunki dla nas wynegocjował. Więc ogólnie no, jest to typowy efekt pisowskiej polityki. Dużo pobrzękiwania szabelką, a na końcu ogon pod siebie i łapki ten i daj Unio, daj.
Czy myślisz, że jeśli przejdzie dalej, no dzisiaj już wiemy, że dzisiejsze głosowanie Prawo i Sprawiedliwość wygrało, czy prezydent Duda to podpisze, twoim zdaniem? Nie kumplujemy się z Dudą. Za dobrze. Jeśli traktować na poważnie jego wcześniejsze zapowiedzi, to nie powinien, tak? No, ta ustawa no, to jest nadal ten sam syf, na którą się wcześniej nie chciał zgodzić. Okej, okay, ale Solidarna Polska, czy można powiedzieć, że zagłosowała dziś, sprzeciwiła się honorowo, czy raczej sprzeciwiła się, bo i tak wiedziała, że przy pomocy większości, czy tam całej właściwie totalnej opozycji ten projekt przejdzie dalej, więc mogą sobie tym razem w głosowaniu wyrazić sprzeciw. Jakbym miał obstawiać, to wydaje mi się, że przynajmniej większość tych tam posłów z Solidarnej Polski to akurat w tej sprawie chyba w zgodzie z własnym sumieniem to robi, tak? No oni tam mają bardzo wiele innych złych pomysłów, ale akurat co do tej sprawy suwerenności wobec Unii Europejskiej, no to się z nimi w dużej części mogę zgodzić i myślę, że zrobili to szczerze, aczkolwiek no, z drugiej strony głosowanie kuriozalne nad odwołaniem poseł Siarkowskiej tam z komisji, gdzie ona właśnie przeszła niedawno do Solidarnej Polski, a Solidarna Polska miała okazję ją obronić, bo tylko jej głosami to przeszło i nie obroniła, pokazuje, że tam też chyba coś z lojalnością wobec siebie nawzajem, wobec własnych poglądów jest chyba kiepsko. Bo ona tam nie zagłosowała z tą Komisją Smoleńską i Zakarią PiS chciał wyrzucić, no i Solpol ją mógł obronić, tak? Wystarczyły ich głosy, bo cała opozycja była przeciwko temu, żeby ją tak karać, nie? No, wystarczyły głosy Solpolu i nie zrobili tego. Coś tutaj wróżysz, jeśli chodzi o przyszłość pani Siarkowskiej, która też wielu internautom czasami się wydaje bardzo taką uczciwą, szczerą osobą, między innymi w sprawie COVID. Wiele razy występowała gdzieś po stronie obywateli, a ostatecznie zawsze jednak razem ze Zjednoczoną Prawicą, z tym, że jej przejście do właśnie Solidarnej Polski paręnaście tygodni temu, parę miesięcy temu było jakimś ruchem, ale nie wydaje się, żeby też tutaj miała rzeczywiste wsparcie. Czy radziłbyś pani Siarkowskiej, że jeśli chce iść zgodnie z sumieniem, to już jest ostatni dzwonek, żeby uciekać ze Zjednoczonej Prawicy? Ja każdemu bym radził uciekać ze Zjednoczonej Prawicy, bo nie uważam, że prawica zjednoczona, tak zwana prawica robi cokolwiek dobrego w Polsce. Znaczy, raczej, jeśli to bardzo niewiele. Więc oczywiście, że każdemu bym to doradzał. I pewnie nawet mi się zdarzyło jej tak powiedzieć. No ale skoro przez 3 lata, ja tak jak powiedziałem, no, uważam, że w ostatnim roku to te transfery już są... No, źle wyglądają, tak? No, jeśli ktoś zmienił poglądy, zauważył, że jego obóz zmierza w złym kierunku, miał 3 lata na to w ostatnim roku. Zawsze jest podejrzenie tak z Tyszką, prawda, z panem Tyszką, że no, robi to już ze względów koniunkturalnych, a nie dlatego, że doznał nawrócenia, czy że coś tam poszło o jakieś sprawy ideowe. No, aczkolwiek no, w jej przypadku pewnie możemy się zastanowić, no bo ona tam rzeczywiście przynajmniej w paru kwestiach była konsekwentnie pod prąd szła w swoim obozie, więc no tak dwuznacznie, ale ja każdemu bym doradzał wypisać się z PiS-u, więc jej bym doradzał. Okej. Dobrze, to przejdziemy jeszcze do jednego punktu, w którym brałeś czynny udział i tym razem można powiedzieć, że tak jak w Parlamencie Europejskim byłeś regularnie bardzo popularny na YouTubie i twoje wystąpienie miały po kilkaset tysięcy wyświetleń. Tak teraz na przeze mnie nielubianym, ale bardzo popularnym TikToku 600 tysięcy, nie wiem, może więcej na ten moment. 600 tysięcy wyświetleń, fragment wystąpienia dotyczący przemocy. Ale jak to? Dlaczego przemoc jest taka popularna? Więc może wyjdźmy rzeczywiście od tego krótkiego nagrania. Więc teraz rozszerzamy to pojęcie przemocy również na przemoc ekonomiczną, psychiczną, a nawet na cyberprzemoc.
Ja rozumiem, że intencje są prawdopodobnie państwa takie, że chcecie te zachowania, na które rozciągacie to pojęcie przemocy, uczynić bardziej złymi. Ale to jest broń obosieczna, bo w ten sposób stawiacie znak równości między rzeczami, które są naprawdę złe, takimi jak bicie kogoś, zmuszanie kogoś siłą do jakiegoś zachowania, a rzeczami, które są, jeśli w ogóle złe, to na pewno w znacznie mniejszym stopniu, jak zabranie dziecku kieszonkowego, tak? No jak w takim razie w ogóle można ukarać dziecko w naszym systemie prawnym? Bo już w skórę dać nie można, bo to przemoc fizyczna. Nie można zabrać kieszonkowego, bo to przemoc ekonomiczna. Nie można go skrytykować, bo mu się zrobi przykro i będzie przemoc psychiczna, tak? Czy ja dobrze rozumiem, że zgodnie z tymi definicjami wszystkimi, jak kobieta powie do mężczyzny, nie będzie seksu, jak mi nie kupisz butów, to nie jest przemoc, ale jak mężczyzna powie, nie kupię ci butów, jak nie będzie seksu, to już jest przemoc. Znaczy to jest kolejna ustawa pisana oczywiście pod dyktando feministek, tak? No, samo to, że zajmujemy się w sposób jakiś taki szczególny pewnym wycinkiem przestępstw związanych z przemocą, to znaczy przemocą domową, no jest skutkiem tego, że to jest właśnie jedyny fragment przestępczości związanej z przemocą, w której to kobiety są ofiarami. Tak? W ogóle większość przestępstw z użyciem przemocy to ofiarami są mężczyźni. No ale to tylko mężczyźni, to tam pies ich gryz, to nieważne. Natomiast jak gdzieś ofiarami są głównie kobiety, no to powstaje specjalna ustawa o przemocy domowej. Nie mówię, że to nie jest problem, bo to wiadomo, że to problem jest. Tylko nie wiem, czy on zasługuje na jakieś... Dlaczego właściwie ktoś miałby być inaczej karany? Dlatego, że bije w domu, a nie poza domem. Czy tam żonę, czy kogoś innego. No, wydaje mi się, że to jest jednakowo naganne w każdym przypadku. Nie jestem przekonany, czy w ogóle potrzebujemy szczególnych rozwiązań, a jeśli tak, no to raczej niekoniecznie osobnej ustawy, osobnych definicji. No to ulega stałemu rozbudowywaniu i właśnie tak powiem pod dyktando feministek, niestety pojęcie przemocy zostało już rozwodnione i nadano mu nowe znaczenie, bo przemoc no to jest przemoc, kiedy ktoś używa siły do zmuszenia kogoś do tego, żeby się tam podporządkował, czy można, bije go po prostu. Natomiast wymyślono takie socjalistyczną, lewicową nowomowę, w której nadaje się przemocy nowe znaczenie, na przykład przemoc ekonomiczna, czy tam przemoc psychiczna, czy przemoc jakaś tam inna. No, dodatkowe przymiotniki, no tak, sprawiedliwość społeczna, prawda, i tak dalej. No więc przemoc ekonomiczna no to jest wykorzystanie jakiejś swojej ekonomicznej przewagi. No tylko według definicji, którą w takim razie wpisano do tej ustawy, no przemocą ekonomiczną jest również zabranie dziecku kieszonkowego, albo właśnie to, co powiedziałem, że nie kupię ci butów, jak nie będzie seksu. Tak? Co ciekawe, w odwrotną stronę nikt tego nie piętnuje. Tak? Jeśli kobieta powie do mężczyzny, nie będzie seksu, jak nie kupisz mi butów, to nie jest przemoc, a jak mężczyzna powie, nie kupię ci butów, jak nie będzie seksu, no to jest przemoc ekonomiczna. Więc no widać, że to jest wszystko gra do jednej bramki, tak? Że te, wszystkie te kolejne ustawy proponowane przez właśnie wspomniane wcześniej Solpol, które w sprawie Unii Europejskiej, no można tam się z nimi zgodzić, to jeśli chodzi o te sprawy rodzinne, to oni wiecznie piszą ustawy pod dyktando feministek. Nie wiem, kto im to podpowiada, nie wiem, kto im to pisze, bo feministki ich i tak nie szanują, i tak uważają ten całą Zjednoczoną Prawicę, Solpol, to chyba najbardziej za jakiegoś głównego swojego wroga, więc nie wiem, po co, czemu to służy, to podlizywanie się, ale to są ewidentnie postulaty feminizmu, tak, no, żeby za przemoc uważać wszystko to, o co można oskarżyć głównie mężczyznę. Nie wiem, na ile tam, czy miałeś okazję całą tą debatę obserwować, słuchać, ale jedna z pani poseł opozycji powiedziała, że większość sprawców przemocy to mężczyźni, a większość ofiar przemocy to kobiety i powinniśmy z tym zerwać między innymi za pomocą właśnie walki ze stereotypami. Przy czym oczywiście to, co powiedziała, było stereotypem, bo tym efektem największym przemocy, czyli zabójstwo, no to rzeczywiście 9 na 10 zabójców to są mężczyźni, ale również 9 na 10 ofiar zabójstw to też są mężczyźni. I moje pytanie, czy w ogóle politycy powinni wchodzić w sprawy stereotypów, próbować cokolwiek robić, wpływać na społeczeństwo, żeby właśnie odklejać te łatki stereotypu, czy powinniśmy wspierać
płeć męską tam, gdzie ona jest pokrzywdzona, albo wspierać płeć żeńską, gdzie ona jest pokrzywdzona, to właśnie powinniśmy jak najdalej te ręce trzymać od rozporków. Jak najdalej od rozporków w przypadku państwa. No tak, uważam, że politycy powinni się jak najdalej trzymać od regulowania ról płciowych i tam walki ze stereotypami, bo jak widać, sami je raczej umacniają niż no, to jest sprawa ludzi, czy chcą mieć stereotypy, czy nie chcą mieć, no to jest sprawa indywidualna, jakie kto wyznaje wartości, niechby i stereotypowe. Nie uważam, że państwo powinno narzucać obywatelom światopogląd, niezależnie od tego, jak bardzo jest przekonany, że on jest słuszny. I tyle. Z przemocą należy walczyć oczywiście za pomocą już posiadanych instrumentów. Tak, powiedziałem, nie jestem przekonany, czy potrzebujemy jakichś dodatkowych doprecyzowań, a jeśli nawet, no to na pewno nie powinno być tak, że się rozbudowuje pojęcie przemocy tylko po to, żeby jakby w przekonaniu ustawodawców bardziej złymi uczynić rzeczy, które tą przemocą teraz będą określane, czyli właśnie to jest jakiś szantaż ekonomiczny, załóżmy taki. Bo w ten sposób stawiamy swego rodzaju znak równości między biciem kogoś, a tym, że szantażujemy go, że jak czegoś tam nie zrobi, to nie damy mu pieniędzy, czyli wykorzystujemy swoją przewagę ekonomiczną. Jeśli nawet ktoś uważa, że szantażowanie kogoś za pomocą tam pieniędzy jest złe, to na pewno nie w tym samym stopniu, co bicie, maltretowanie i tak dalej, więc podciąganie tego pod przemoc jest moim zdaniem absurdalne, tak? No to daje tylko pretekst tym, którzy na przykład jeśli nastolatek pobije matkę, to może powiedzieć, no owszem, zastosowałem przemoc fizyczną wobec niej, no ale to dlatego, że ona zastosowała wobec mnie przemoc ekonomiczną, to jesteśmy, nie dała mi kieszonkowego na przykład, tak? No to jesteśmy na równi teraz, tak? Oko za oko, ząb za ząb. No nie, no nie stwarzajmy takich rzeczy. Przemoc to przemoc. Nie uważam, że państwo powinno regulować wszystkie stosunki między ludźmi, żeby byli dla siebie mili. Niektóre rzeczy trzeba się pogodzić, że ludzie są dla siebie niemili, że się nawzajem na przykład szantażują, że wykorzystują swoje przewagi intelektualne, psychiczne, ekonomiczne i tak dalej. Nie spowodujemy, że ludzie zaczną się wszyscy zachowywać wobec siebie fajnie. A jeśli stworzymy urząd, który będzie kontrolował, czy ludzie są dla siebie mili, ten urząd będzie miał tak potworną władzę, że każdego będzie w stanie zniszczyć, stwierdzając, że on jest niemiły dla innych, więc po prostu zupełnie nie idźmy w tym kierunku. To jest bardzo, bardzo, bardzo zły pomysł. Czyli właściwie z trzech projektów, o których dzisiaj trochę wspomnieliśmy, dwoma można wykończyć człowieka, a jednym można wykończyć państwo. Tak, tak. Okej. Jeszcze o tym trzecim projekcie chciałam o kwestii, która mnie bardzo poruszyła, to znaczy tej uwadze niebieskiej linii. Niebieska linia, jeśli ktoś z państwa nie wie, to jest fundacja, jedna z popularniejszych w Polsce, pomagająca w wielu sprawach ofiarom przemocy, zajmująca się taką pomocą najczęściej psychologiczną. I tutaj w uwagach, opiniach strony społecznej właśnie niebieska linia skrytykowała taki sposób, którym rząd próbuje tutaj naprawić sprawców przemocy i próbuje poza takimi obowiązkowymi zajęciami korekcyjno-edukacyjnymi, na które pewnie też z libertariańskiego punktu widzenia tutaj możemy je krytykować. Natomiast zdecydowanie niebieska linia opowiedziała się przeciwko zajęciom psychologiczno-terapeutycznym, wskazując, że takim podstawowym czynnikiem skuteczności terapii jest wola człowieka i jego wewnętrzna motywacja, i że jest to po prostu niezgodne z samą ideą terapii, żeby karać kogoś terapią, żeby zmuszać kogoś do terapii, w tym sprawców przemocy. To proszę się z nami podzielić, jak tutaj projektodawca odpowiedział niebieskiej linii na tę uwagę. Tak, to chodziło o to, żeby nie stosować terapii jako kary właśnie, tak? Nie przeciwko w ogóle terapii, tylko żeby terapię nie stosować jako kary. No tak. I rzeczywiście tam była taka uwaga, a rządzący odpowiedzieli, no nie dosłownie, ale w tym duchu, że przecież wy powinniście być zainteresowani tym, żeby ten, bo przecież macie tam z tego kasę, tak? No nie jest to tymi słowami powiedziane, ale jako interesariusze powinniście być zainteresowani rozwojem tego. No to właśnie wytknąłem to też w swoim wystąpieniu, że kurczę, no przecież ludzie wam mówią wbrew własnemu interesowi, uczciwie mówią, że to jest bez sensu, tak? Że no może będziemy mieli więcej kasy, no ale to jest
to nie będzie działało, tak? To nie należy używać jako kary właśnie terapii, bo to nam rozwala robotę, tak? No, ja im się nie przyda. No oni odpowiadają właśnie w taki sposób. Oj tam, przecież kasa się zgadza, o co wam chodzi. No niestety typowe, tak? To trochę jest odmiana tego rozumowania, które ludzie czasami stosują właśnie, że jak byłem w Parlamencie Europejskim, że bierzesz kasę z Unii, to czemu krytykujesz, nie? Tak jakby jak się bierze kasę z Unii, to powinno się tylko chwalić, nie? I to jest dla ludzi, jak rozumiem, normalne, tak, że się daje człowiek kupić za pieniądze, albo że pieniądze z Unii Europejskiej, z podatków branych przez zwolenników, przeciwników Unii przecież, będą się należały tylko zwolennikom Unii. Tak. No tutaj oczywiście to nie niesie ze sobą aż takich konsekwencji, jak sojusz ołtarza stronem, ale sojusz gabinetów psychoterapeutycznych z stronem też jest niebezpieczny. I to po obu stronach, i w kwestii rzeczywiście psychoterapii, i w kwestii polityki. Dobrze, to może jeszcze o głosowaniach dwa zdania. Więc głosowania dzisiaj były nad wieloma projektami, kilkoma z tych, które omawialiśmy. Między innymi jeden projekt, w którym też się wypowiadałeś. Tam jakieś sentymenty chyba się włączyły, bo było wspomnienie Parlamentu Europejskiego w nalewkach. Ach, no niestety grzmotnąłem się w jednym głosowaniu znowu. Najpierw wyśmiewałem te unijne regulacje dotyczące etykietowania wyrobów spirytusowych i innych głupot, gdzie tam krój czcionki jest regulowany unijnymi rozporządzeniami, a później tę ustawę, która na podstawie tego tam jest modyfikowana, niechcący zagłosowałem za. Bo tam no, w scenariuszu głosowań tam po prostu przeskoczyłem jedną pozycję i myślałem, że jesteśmy przy kolejnym punkcie i się będę znowu musiał pisać sprostowanie. Na szczęście to mój głos nie był ważący, ani nie jest to jakaś szczególnie ważna ustawa. Już zdarzały mi się takie pomyłki w bardziej istotnych kwestiach niestety, no ale tak czy inaczej, no muszę się tutaj pokajać, że się zdarzyło. No. Jedną linijkę w dół i kurczę, i nie ta ustawa. Co poseł, tak dla naszych widzów, co poseł może zrobić, jeśli się pomyli? Czy jest jakakolwiek możliwość cofnięcia tego głosu, zmiany tego głosu, jeśli nie jest się w PiS-ie? Nie. Co ty robisz? Ja tylko piszę oświadczenie takie, że się pomyliłem, żeby w papierach było tak, że się pomyliłem. W Parlamencie Europejskim była taka opcja, że można było do protokołu tam podyktować, że się ten, no to wprawdzie też nie zmieniało już wyników głosowania, ale było uwzględniane już tam w tej rozpisce, kto za, kto przeciw ten, i te zmienione były tam też uwzględnione. U nas nie, u nas jest tylko osobno zupełnie takie oświadczenie. A w ogóle myślę, że to jest takie strasznie archaiczne, że głosujemy tutaj w XXI wieku w taki sposób, że wszyscy muszą przyjść na 3-4. Jak się ktoś pomyli, to już nie można cofnąć. A mogłoby tak być, że tam, nie wiem, do piątku, do 16 proszę wejść na swoją tam, prawda, skrzynkę, wypełnić formularz, prawda, za czym pan jest, tak, przeciw. Jak się ktoś pomyli, to może się cofnąć i dopóki nie nacisnął tam ostatecznie Enter, to może sobie poprawić wtedy, tak, nie wiem, po co to w sumie działa nadal w taki sposób, jak za króla świeczka. No ale tak działa, no i nie ma żadnej możliwości cofnięcia. Jeśli się ktoś pomyli, to w związku z tym niektóre rzeczy przychodzą czasami przez przypadek, tak? Bywały takie, że jakiś poseł z opozycji się zagapił tam, nacisnął ten guzik, co trzeba, albo tak udawał, albo naprawdę nacisnął, no i przeszła jakaś ustawa, tak? Trochę to jest głupie, nie? No chyba przypadek nie powinien decydować o losach państwa, no a czasami jednak pewnie decyduje. Okej, okay. Ale oprócz ważnych głosowań, takich jak ten o Sądzie Najwyższym, mieliśmy też serię, która trwa już bodaj od pół roku, czyli zajmowanie się regularne tymi odbieraniem immunitetów. Jak tutaj zazwyczaj wolnościowcy głosują? Albo zawsze? Nie wiem. Zawsze staramy się głosować przeciwko odbieraniu immunitetów. Ja uważam, że immunitet jest ważny ze względu na to, że jest instytucją, która chroni
posła przed takimi łatwymi naciskami ze strony władzy. No, można sobie łatwo wyobrazić, że gdyby nie było immunitetu, tak też historia pokazuje parę takich przypadków, że no, można wyaresztować posłów tam, prawda? Chociażby tylko na chwilę, bo z powodu podejrzenia jakiegoś przestępstwa. Potem się ich wypuści, no, ale przed ważnymi głosowaniami się zatrzyma kilku, a potem powie, a sorry, pomyliliśmy się, nie? No ale głosowanie przyleciało, zwłaszcza że przy tym systemie właśnie powiedzieliśmy, że raz przeprowadzone głosowanie jest już ostateczne, nie ma tam przewijania taśmy do tyłu, no chyba, że reasumpcja, ale to jak rządzącym coś tam nie pasuje, też muszą być do tego określone podstawy. No w każdym razie tak, uważam, że nie należy szermować tym odbieraniem immunitetów i niezależnie od tego, jak oceniam samo to postępowanie tego czy innego posła, to z zasady jestem przeciwko, tak? A tam najczęściej są jakieś głupoty. No pani Leszczyna chyba, tak? Z tego, z czy któraś tam z tych z platformy, to za przechodzenie na czerwonym świetle została zatrzymana, tak? Serio? No poseł Braun, no to też za przejechanie jakiegoś, tylko wobec niego Sejm nie miał tyle wyrozumiałości, co do pozostałych, no bo tam po prostu go nienawidzą niektórzy, więc głosowali za tym, ale też miał jakieś takie durne, że tam między barierkami przejechał na demonstracji rozstawionymi w poprzek ulicy. Nawet nie było wiadomo, czy tam można, czy nie można jechać między nimi, no nie było żadnego konkretnego znaku przy tym, więc idiotyczna jakaś sprawa. No i tutaj większość, jedna pani poseł to miała za naklejanie na naszych biurach, na biurach Konfederacji, tych plakatów tam jakichś aborcyjnych. No ale też uważam, że nawet w tym przypadku trzeba być wielkodusznym i pogodzić się z tym, że jednak no, niezależność posłów jest na tyle ważną wartością, żeby no, głupoty się nie sądzić. Gdyby tam poseł kogoś zabił, tak na przykład, no to okej, okay, wtedy bym się zastanowił, no, że no chyba w tym przypadku i są takie poważne szczególnie podstawy jeśli sądzić. Na przykład rozpoczęło się to od przemocy ekonomicznej, prawda? To wtedy już ten immunitet. Tak, jeśli przemoc ekonomiczną zastosował wobec obywateli, na przykład głosując za wyższymi podatkami, to tak, to powinien iść siedzieć. Natomiast w tym przypadku takich głupot, drobnych spraw tam jakichś z powództwa prawnego, że ktoś się chce często sądzić, że poseł coś tam powiedział, uważam, że no nie. No, ja rozumiem, że to jest łatwy taki populizm, że tworzymy tam jakąś kastę, że ci posłowie nie odpowiadają, coś takiego, no, ale wyobraźcie sobie, co by się działo chociażby z posłem Braunem, który tam tak zalazł za skórę, gdyby tak łatwo było go tam zaaresztować za byle co. No, myślę, że władza łatwo by doprowadziła do sytuacji, że poseł Braun to za tym w maseczki to by nie wychodził z więzienia w pewnym momencie, tak? No, wydaje mi się, że to jest jednak ważne, żeby poseł miał takie poczucie pewnej niezależności. To jest tylko tam tych kilkuset wybrańców społeczeństwa, którzy podejmują na siebie też takie zwiększone ryzyko nacisku ze strony władzy. I dajmy im takie narzędzia, żeby nie było ich tak łatwo stłamsić. Więc ja jestem z zasady dobra przeciwko odbieraniu immunitetów, nawet jeśli to są właśnie tacy posłowie, których tam nie lubię. No, Nitrasowi okay, chętnie bym wziął, nie, ale też głosowałem przeciwko. Okej, jak już wspomniałeś o pośle Braunie, to jeszcze na koniec powiem, że po raz kolejny mieliśmy popis kultury osobistej marszałek Gosiewskiej. I mam taką teorię, nie wiem, czy coś na to powiesz, że marszałek Gosiewska i marszałek Terlecki są takimi postaciami gburowatymi, chamskimi, bez absolutnie kultury osobistej, po to, żebyśmy poczuli sympatię do pani Witek. I żeby panią Witek gdzieś jednak postawić na przykład jako kandydata na prezydenta. No, więc o ile rzeczywiście marszałek Terlecki no, taki jest bucowaty na co dzień dla wszystkich, to mam wrażenie, że pani marszałek Gosiewska to się głównie na tego Grzegorza Brauna zawzięła. Tak z innych to jej nie kojarzę jakoś tak, żeby ona strasznie taka była, no tak, a raczej sympatyczna się wydaje dla większości posłów, albo przeoczyłem, jeśli jeszcze wobec kogoś była taka
taka chamska, no ale z tym posłem Braunem to naprawdę za dużo sobie pozwala. On to jest tak ordynarne są te i tak głupie, no to jest taka piaskownica, takie, o, przyszedł pierwszy cham Rzeczpospolitej, ruska onuca, nie, no takie, no niewyszukane, to ubóstwo różnych takich inwektyw, które ona z siebie jest w stanie wykrzesać, jest smutne na, tak naprawdę, może, tak, no bo jak, może chociaż z klasą by. Może wysłalibyśmy pani Gosiewskiej na przykład tomik utworów Nowego Norwida, żeby trochę wzbogaciła swoje... Odchamiła się, tak. Okej, albo na jakiś kurs obrażania z klasą, tak. Może tak. No, dobrze. W każdym razie wydaje mi się, że tutaj może kto się czubi, ten się lubi. Dobra, to dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Kolejne posiedzenie jest już za 2 tygodnie, prawda? Tak jest. Więc ledwo wrócicie z Sejmu, jeszcze właśnie przygotowywać do kolejnego posiedzenia. Dobra, to dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję za prowadzenie i troszkę się rozgadaliśmy chyba. Mam wrażenie, że powinienem udzielać krótszych odpowiedzi, żeby widzowie chcieli to oglądać. Powiem Napiszcie tak. W komentarzach, co myślicie. Powiem tak, skoro tutaj wspomniałeś o takim bardziej kulturalnym obrażaniu, to jedno z nas się rozgadało i nie będziemy tutaj wskazywać. Nie będziemy kopytkować, tak. Posłowie. Dziękuję bardzo. Spokojnego wieczoru. Nawzajem dziękuję.